Pamiętacie, jak we Władcy Pierścieni Petera Jacksona Pamiętacie, jak we Władcy Pierścieni Johna Ronalda Roya Tolkiena krasnoludy przez swą zachłanność kopały tak głęboko w poszukiwaniu skarbów, że obudziły Balroga? Można powiedzieć, że teoretycznie dokopali się do piekła. Co ciekawe, w 1970 roku ZSRR próbowało dokonać tego samego. Co prawda nie szukali oni klejnotu góry, a po prostu zaczęli wiercić najgłębszą dziurę w ziemi. Czy dokopali się do piekła? Jak inaczej nazwać te nagrania, które zostały zarejestrowane w jednym z dokonanych odwiertów? Słyszeliście zapewne o płaskoziemcach, osobach, które uważają, że Ziemia jest tak naprawdę płaska. Co ciekawe, niektórzy wierzą, że nasza planeta jest okrągła, ale w środku pusta. Twierdzenie o pustych przestrzeniach we wnętrzu naszej planety rozwinął na początku XIX wieku John Simms, określany jako filozof przyrody. To on uważany jest za ojca pustej Ziemi, teorii, której poświęcił swoje całe życie i gorliwie nakłaniał innych, aby w nią uwierzyli. Simms twierdził, że we wnętrzu Ziemi znajduje się pusta przestrzeń o grubości 1300 km. Snuł wizję o lepszym świecie ukrytym w tej przestrzeni, pełnej bujnej roślinności i zwierzyny łownej. Dostać się tam można tylko przez dwa otwory na biegunach. Próbował nawet zorganizować ekspedycję, aby skorzystać z jednego z otworów i wejść do wnętrza planety. O tym, co może znajdować się pod powierzchnią Ziemi, ludzie dyskutowali praktycznie od zawsze. O pustej Ziemi i podziemnych krainach wspomina się w mitologii wielu kultur. Grecy wierzyli, że we wnętrzu naszej planety znajdują się martwe dusze, a całą krainą rządzi oczywiście Hades. W 1970 roku w ZSRR rozpoczęto naukowy projekt wiertniczy w obwodzie murańskim przy granicy z Finlandią, Kola Super Deep Borehole. 6 czerwca 1979 roku pobito światowy rekord głębokości należący wcześniej do otworu w stanie Oklahoma w Stanach Zjednoczonych na głębokości 9583 metrów. Powodem, dla którego geolodzy wybrali Półwysep Kolski, jest fakt, że tarcza fenoskandyjska składa się z bardzo starej skały, a w niektórych miejscach na powierzchni odsłania się prekambryjska krystaliczna skała magmowa. Dzięki wierceniu dociera się do jeszcze starszych skał, co pozwala zajrzeć jeszcze głębiej w historię Ziemi. Odwiert Kola natrafił na skały liczące 2,7 miliarda lat na głębokości 12 km. Wcześniej informacje geologiczne o skorupie ziemskiej opierały się głównie na analizie fal sejsmicznych. Dla naukowców jednym z najbardziej fascynujących odkryć, które wyłoniły się z odwiertu, było to, że skały na odległych głębokościach były dokładnie spękane i nasycone wodą. Nieoczekiwanie znaleziono ją na głębokości od 3 do 6 km. Woda ta, w przeciwieństwie do wód powierzchniowych, musiała pochodzić z minerałów znajdujących się w głębokiej skorupie i nie mogła dotrzeć na powierzchnię z powodu nieprzepuszczalnej warstwy skały. Ponadto nie parowała ona naturalnie na żadnej głębokości w odwiercie. Poprzednie modele naukowe nie przewidywały występowania wody na tak dużych głębokościach. Jednym z ważniejszych odkryć było odkrycie gnejsu na głębokości 7 km, który tworzy się pod wpływem wysokich temperatur i ciśnienia. Na głębokości 6 km znaleziono także mikroskopijne skamieniałości planktonu. Kolejnym nieoczekiwanym odkryciem była duża ilość gazowego wodoru. Płuczka wiertnicza, która wypłynęła z otworu, została opisana jako wrzątek z wodorem. Innym i bardziej ciekawym znaleziskiem była skała na głębokości 3 km, podobna do skał z Księżyca. W 1992 roku w ramach międzynarodowego eksperymentu uzyskano refleksyjny przekrój sejsmiczny skorupy ziemskiej przez ten odwiert. Grupa robocza Kola 92 składała się z naukowców z Anglii, Szkocji, USA, Norwegii, a także z kilku rosyjskich instytucji badawczych, a największa głębokość, do której udało im się dotrzeć, wynosi 12 262 metry. Oficjalne zakończenie projektu było spowodowane brakiem funduszy. Zespół naukowy został przeniesiony do podległego federacyjnego przedsiębiorstwa, zredukowany i skierowany do badania innego sektora. Nowe rządy były coraz mniej zainteresowane tym projektem. W 2007 roku zespół naukowy został rozwiązany, a sprzęt przekazany prywatnej firmie i częściowo zlikwidowany. W 2008 roku firma została zlikwidowana z powodu nierentowności, a teren został całkowicie opuszczony. Przez kilka lat w mieście Zapolny Ryj było jeszcze małe biuro, a nawet ono zamknięto. Natomiast wieża wiertnicza, przy której kiedyś pracowało dziennie kilkaset dobrze opłaconych inżynierów, zawaliła się, a reszta przemieniła w ruinę. Pozostaje jeszcze legenda o dokopaniu się do piekła. Według tej wersji projekt został przerwany, gdyż dotarto do dużych, pustych przestrzeni o ekstremalnie wysokich temperaturach. Wtedy też dokonano eksperymentu i spuszczono mikrofon do odwiertu. Wychwycone dźwięki, które słyszeliście na początku filmu, miały przypominać jęki tysięcy, a nawet milionów różnych ludzi, przez co już podczas prowadzenia pierwszych nad nimi badań, duża część naukowców zrezygnowała z dalszej części uczestnictwa w tym projekcie. Inną niepotwierdzoną poszlaką jest to, że większość dokumentów z tamtego okresu miała zostać natychmiast utajona przez władze. Sam odwiert po zamknięciu miał też zostać zasypany do pewnej głębokości, a w górnej części szczelnie wzmocniony i zespawany kilkutonowym metalowym płaszczem.
Niestety nie ma zainteresowania. Wszystkie zasoby zostały przesunięte na odwierty ropy i gazu na Morzu Barentsa, gdzie wykorzystują wiedzę o wierceniu zdobytą w kola Super Deep. Tylko tam wkładają pieniądze, mówił w wywiadzie Smirnow, jeden z szefów badań geologicznych. Ostatnie odkrycie było najbardziej szokujące dla naszych uszu. Tak bardzo, że naukowcy bali się kontynuować projekt. Próbowaliśmy dokonać odsłuchu ruchów tektonicznych przy użyciu superczułych mikrofonów. To, co usłyszeliśmy, uczyniło z naszych logicznie myślących naukowców kłębek nerwów. To był dość słaby, ale wysoki dźwięk, który, jak się z początku wydawało, musiał pochodzić z naszego własnego sprzętu. Po dostrojeniu i przeprowadzeniu kilku pomiarów, zdaliśmy sobie sprawę, że dźwięk pochodzi z wydrążenia. Nie mogliśmy uwierzyć naszym uszom. Słyszeliśmy odgłosy człowieka krzyczącego z bólu. Przy tym wyraźnym dźwięku słyszeliśmy w tle tysiące innych, a może i miliony krzyków. Po tym koszmarnym odkryciu połowa naukowców zrezygnowała z dalszych prac. Na szczęście to, co jest tam na dole, już tam pozostanie. Mówił w wywiadzie dr Azakowa, menadżer projektu na obszarze Syberii. To, co prawdziwie wytrąciło Rosjan z równowagi poza koszmarnymi nagraniami, to fontanna fosforyzującego gazu, który wystrzelił tej samej nocy z odwiertu. Pośród chmury gazu miała nawet ukazać się świetlna istota. Historia ostatecznie trafiła do American Christian Trinity Broadcasting Network, która nadała ją w sieci, twierdząc, że jest dowodem na dosłowne istnienie piekła. To, czego doświadczyli naukowcy z odwiertu, zainspirowało nawet do stworzenia filmu z budżetem $22 milionów, Nine Miles Down, którego akcja co prawda rozgrywa się na Saharze, ale oficjalnie powstał na podstawie omawianej dzisiaj legendy Well to Hell. Dociekając jednak prawdy. Całość pierwotnie miała zostać opublikowana w fińskim czasopiśmie Amenusatia, która jest cytowana prawie przy każdym wspomnieniu o powyższej historii. Okazuje się być miesięcznikiem grupy fińskich chrześcijan. Opowieść o piekle opierała się na ustnym przekazie innego redaktora, który za to ten zaczerpnął te informacje z jeszcze innego źródła w 1989 roku. W praktyce nie ma ani jednego rzetelnego źródła, który cokolwiek z tych historii by potwierdzał, więc całość tak naprawdę można wrzucić do strefy fantasy. Co ciekawe, później okazało się, że nagranie utręczonych męczenników z piekła zostało zidentyfikowane jako elementy ścieżki dźwiękowej z filmu Baron Blood z 1972 roku. Niestety, wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie na dole, abyście mogli sobie samemu pokopać. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Po więcej ciekawych materiałów zapraszam na mój kanał. Trzymajcie się, do następnego. Dociekając jednak prawdy, to całość pierwotnie miała...